W Bełchatowie zorganizowano konferencję prasową poświęconą programowi 800+, z udziałem marszałka seniora Antoniego Macierewicza i wicestarosty bełchatowskiego Jacka Bakalarczyka. Biegły piątek została ostatecznie zamknięta dyskusja na temat tej ustawy i ustawa 800+ przez parlament została we wszystkich jego, tak powiem, formułach i zasadach przyjęta. Leży teraz ta dokumentacja na biurku pana prezydenta Dudy, o czym wiadomo, że zostanie natychmiast podpisane, tak więc ta ustawa ostatecznie wchodzi w życie 1 stycznia 2024 roku, czyli krótko mówiąc, rodzina polska zostanie szczególnie wsparta. Szczególnie wsparta, 3 miesiące temu podjął tę decyzję formacja Prawa i Sprawiedliwości, po 3 miesiącach został ten problem zamknięty i będziemy mieli wsparcie takie, jakiego nigdy w Polsce nie było. 500+ to było 250 miliardów złotych wydawane na te 7 milionów członków rodziny, 7 milionów dzieci. Teraz będzie jeszcze więcej pieniędzy, tak żeby rodzina była wsparta. To zwiększenie pieniędzy było oczywiście konieczne, związane z kryzysem covidowskim, związane z kryzysem gospodarczym, związane także z koniecznością rozwoju rodzin polskich, bo siła społeczeństwa, siła narodu, siła państwa to jest właśnie siła rodziny i dlatego to wsparcie jest konieczne. Antoni Macierewicz podkreślał podczas konferencji, że to nie są jedyne działania rządu dotyczące wspierania polskich rodzin. Mówił m.in. o 14. emeryturze oraz wsparciu młodzieży i seniorów. Jak wiadomo, 14 dla starszych ludzi decyzja coroczna będzie już co roku realizowana. Jak wiadomo, będzie także wprowadzony projekt polegający na tym, że cała młodzież, począwszy od dzieci do 18 roku życia, będzie wspierana możliwością korzystania z dostępu do świadczeń szpitalnych, świadczeń zdrowotnych, ale także starsi ludzie po 65 roku życia też będą mogli z tego korzystać. To wszystko są działania mające wspierać rodziny polskie, mające wspierać zarówno ludzi młodych, starszych, jak i tych, którzy będą rozwijali przyszłość Polski. Trzeba powiedzieć bardzo jasno, żadne inne państwo, żaden inny naród w Europie nie ma tak rozwiniętego wsparcia dla rodzin, jak teraz będzie miała rodzina polska. Mamy nadzieję, że to da nam możliwość rozwoju siły polskiej takiej, jaka jest konieczna. Jak państwo wiecie, ja często przywołuję te słowa i chyba dzisiaj też chcę przywołać. To ksiądz prymas Wyszyński mówił, że naród to jest rodzina rodzin. I rzeczywiście naród polski będzie dzięki tym reformom, dzięki tym zmianom, dzięki Prawu i Sprawiedliwości i rządowi Zjednoczonej Prawicy silny. 800+ jest punktem odniesienia tej siły gospodarczej, społecznej narodu polskiego. 500+, teraz 800+, wiemy jakie są potrzeby rodzin, jakie są potrzeby dzieci i chciałbym tu głównie też przytoczyć bardzo ważną i istotną rzecz, że kiedyś może nie brakowało tego, bo środowiska gminne, środowiska dzieci, nie ma tutaj podziału. Szanowni Państwo, nie ma tutaj podziału, dostają dzieci w mieście i dostają dzieci na terenie wsi. I to po raz pierwszy jest nie ma tego podziału, jest to sprawiedliwie podzielone. Jeszcze raz chciałbym tutaj także dla pana marszałka, na ręce pani minister Maląg, ale całego rządu Zjednoczonej Prawicy podziękować za te działania na rzecz rodziny i dobra wspólnego Polaków przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Jak zaznaczał na konferencji prasowej marszałek senior, program 800+ wejdzie w życie od stycznia 2024 roku.